bardzo ciężki mecz, tego się spodziewaliśmy, szczególnie tutaj w Lublinie na otwarcie drugiej ligi dla gospodarzy. Aczkolwiek przyjechaliśmy naprawdę pewni siebie i z wiarą w to, że możemy wygrać ten mecz. Wiedzieliśmy doskonale, jak Motor zagra, więc tutaj nie obawiałem się o formę moich zawodników, bo są dobrze przygotowani. No, wiadomo, były ciężkie momenty w tym meczu, ale to liga się dopiero zaczyna, wyciągniemy wnioski i jedziemy dalej. Przed nami mecz z Bytowią w piątek i cały tydzień przygotowań, więc mam nadzieję, że zregenerujemy się i zagramy na równie solidnym poziomie, aczkolwiek kilka rzeczy na pewno jest do poprawy. Cóż, bardzo chcieliśmy wygrać i to było widać po chłopakach i chcieli na tą inaugurację tutaj tej drugiej ligi zdobyć komplet punktów. Myślę, że kreowaliśmy sobie sytuację. Szkoda, że jedna z tych kilku bardzo dobrych sytuacji nie zakończyła się bramką, bo bohaterem dzisiejszego meczu to był bramkarz drużyny Pruszkowa i myślę, że brakło nam trochę takiego piłkarskiego farta, żeby ta piłka była skierowana lepiej i żeby te akcje nasze kończyły się bramkami.